Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłom Prawa i Sprawiedliwości Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Tomaszowi Porębie i Patrykowi Jakiemu. Europosłom postawiono zarzut nawoływania do nienawiści na tle rasistowskim, ponieważ lajkowali i podali dalej w mediach społecznościowych spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczył zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy. Podstawą decyzji Parlamentu Europejskiego o uchyleniu immunitetu europosłom PiS było wystosowane pod ich adresem oskarżenie przez lewicowego aktywistę skazanego prawomocnym wyrokiem za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję.